大家好，我叫清华 Uczelnia w UiTM SIS. Zapraszana moja krótki lekcja chińskiego. OK. Chińskie nie jest taka trudno, aż tak strasznie trudno. Jest łatwo. Specjalnie gramatyka jest dużo łatwiejsza niż polskiego. Przykładowy, my nie mamy alfabet, ale masz chiński znak, nie? I wystarczy tylko zapamiętać ten chiński znak. Ja tutaj pokażę krótki lekcja. Przykładowy, my mamy tony, ma cztery różne tony. To czyta jak U, ale to jest pierwszy ton, druga ton i trzeci, czwarty. Przykładowy, tu jest fonetyczny, jest inaczej. Pierwszy to czyta ZH, dż, później U, razem, dżu, druga, dżu, dżu, dżu. Czwarty, różny ton. Pierwszy, świnka, dżu, dżu, bambus, dżu, gotuje, dżu, mieszka. Czyli trzeba dokładnie słuchać, jakie tony mówi. OK, to jest przykładowy ton. Teraz chciałam pokazać, jak to jest gramatyka wygląda. Czyli najpierw muszę, zawsze pytanie jest na sam koniec. Przykładowy tutaj. Ni, jiao, shenme mingzi? Shenme mingzi? Czerwony kolor to jest jak ma na imię. Ni to jest ty, jiao nazywa. Wystarczy odpowiedział, zamieni od ni do wo. Wo to jest ja. Czyli wo jiao Qinghua, dodaje swojego imię. Wo jiao Qinghua. Przykładowo moja mama ma na imię Ania, czyli wo dodaje mama jiao Ania. Tyle. Tak łatwo. Zapraszam na prawdziwe lekcje.